La 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 la, love is love. La 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 la, love is love. Let's talk about you. Cześć kochani, dziś zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, jak zrobić wzór na paznokcie, który przed chwilą mogliście zobaczyć. I powiem Wam, że ja wprowadzam taką nową serię i chcę Was prosić o to, byście wysyłali mi na adres mailowy, który pojawi się tutaj, swoje zdjęcia paznokci, swoich wzorów i razem będziemy się do tego inspirować i pod koniec każdego filmiku o paznokciach będę wstawiała tam Wasze zdjęcia, także myślę, że to naprawdę fajny pomysł. I jeszcze Wam powiem, że linki do lakierów, których używałam w filmiku, będziecie mieli w opisie, także jeśli któryś Wam się bardzo podoba, to zapraszam Was do opisu, tam wszystko znajdziecie. Także zapraszam Was teraz do oglądania. Jak możecie zobaczyć, ja już mam paznokcie przedłużone. Przedłużone mam Hard Milk z Semilaka właśnie na formie, bo niestety ja miałam bardzo krótkie paznokcie, tutaj jeszcze oczywiście mam, bo jedną rękę na razie Wam pokazuję. I pokażę Wam dzisiaj paznokcie dla zakochanych. Jeśli również chcecie przedłużać sobie paznokcie hybrydą, to polecam Wam, jeśli chcecie użyć później ciemnego lakieru, zwykłego lakieru hard do przedłużania, bo ten niestety jest mleczny, ja innego nie mam, więc zrobiłam to na tym, ale na zwykłym lakierze hard będzie Wam o wiele lepiej, bo on jest przezroczysty. Paznokcie będę pokrywała lakierem hybrydowym o numerku 028. Używała będę również koloru 094 i wszystko pokryję topem, który bardzo nadaje ładne wykończenie takich mokrych paznokci. Także zapraszam Was do oglądania. Bye.